W związku z nowymi ogniskami koronawirusa w Kozienickim Szpitalu przez weekend placówka wstrzymała przyjęcia nowych pacjentów. W poniedziałek 11 stycznia szpital wznowił przyjęcia pacjentów do oddziałów ginekologiczno-położniczego, neonatologicznego oraz pediatrycznego. Jak informuje zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Witold Wrodycki, mimo od bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej w szpitalu w Kozienicach i dużej absencji personelu medycznego, ambulatoryjna Opieka specjalistyczna oraz podstawowa opieka zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. Ponadto w Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz pracowni radiologii i USG wykonywane są badania diagnostyczne. Szpital nie wykonuje tomografii komputerowej ze względu na awarię aparatu. O jej usunięciu oraz o wznowieniu przyjęć do pozostałych oddziałów placówka będzie informować na bieżąco.